W tym roku, czyli w 2019, założyłam Stowarzyszenie Eliminacja Elektrosmogu. Tytuł jest jednoznaczny, ale to nie jest tak. Ja nie mam zamiaru walczyć z technologią. Uważam, że można pogodzić cywilizację z bezpiecznym życiem. To należy inaczej postępować. W tej chwili są dwie grupy naukowców, są w tym i lekarze, którzy sprzeczają się o wartość pola elektromagnetycznego. Jedni twierdzą, że jest bezpieczne, drudzy oczywiście temu zaprzeczają, mają dowody na to. I na tym praktycznie bezpieczeństwo dla nas, prostych ludzi, kończy się. Wiadomo, że nie zwycięży się tej technologii i może i nie potrzeba, ale należy inaczej postępować i inaczej myśleć. Czyli operatorzy, zamiast kłaść tak duże pieniądze na to, żeby zakamuflować szkodliwość myśli technologicznej, którą oni preferują, powinni skupić się na tym, jak zabezpieczyć środowisko, jak zneutralizować energie, które są wytwarzane przez technologię. Bo praktycznie ludzie ciężko zarobione pieniądze wydają na to, żeby kupić tam jakiś sprzęt, który swoim oddziaływaniem wręcz zabija organizmy, doprowadza do chorób. A ci, którzy zysk czerpią z tego, to zachowują się tak, jakby chcieli zabić kurę, która znosi złote jajka. Jeżeli zabiją tą kurę, to jak będą zarabiać? Tutaj w tym przypadku nie ma mniejszego zła, jest tylko jedno wielkie zło. Jeżeli chodzi o lokalizację baz przekaźnikowych, żadna lokalizacja nie jest właściwa, bo albo cierpi natura, albo człowiek, który jest mieszkańcem przez 24 godziny na dobę. W pobliżu tej stacji oczywiście. Normy, które mają zabezpieczać nasze środowisko, nie są prawdziwe, to jest oszustwo. Ja to mogę porównać do takiej sytuacji, że ktoś komuś podaje truciznę i zastanawia się, ile może podać, jaką dawkę temu konsumentowi, żeby go nie zabić. I to tak właśnie wygląda. Moje wnuczęta od samego poczęcia są bombardowane polem elektromagnetycznym, które uszkadza DNA. Czy te pokolenia będą w stanie przystosować się do tak sztucznego pola elektromagnetycznego? Raczej jest to wątpliwe. Każde przystosowanie odbywa się na zasadach eliminacji. I ta eliminacja właśnie w tej chwili odbywa się. Jeżeli ktoś myśli, że pole elektromagnetyczne z baz przekaźnikowych jego nie dotyczy, ponieważ on daleko mieszka od takiego obiektu, to powiem krótko, za chwilę wszyscy będziemy mieli 5G i wszyscy będziemy traktowani jednakowo. Czyli demokracja. Jak demokracja, to demokracja. Oczywiście ironizuję. Oprócz tego, że bazy przekaźnikowe wysyłają tam swoją dawkę promieniowania, są jeszcze urządzenia, sprzęty, które również wysyłają bardzo duże szkodliwości. I niejednokrotnie ten sprzęt, który znajduje się u nas w domu, wysyła więcej szkodliwych promieniowań niż baza przekaźnikowa telefonii komórkowej. Wiem to z całą pewnością. Ujawnia się to w momencie, jak ekranuję dany teren. Ja teren ekranuję kamieniami polnymi. Jest to optymalny sposób. Uważam, że należy go ulepszać i badać. Na wyjście spoza swojego terenu stosuję orgonity. Orgonit jest wytworem ludzkich rąk, dlatego należy znaleźć dobrego producenta, ponieważ no niejednokrotnie można nabyć nieodpowiedni produkt, który nie będzie działał. A tego nie można zbadać żadnymi przyrządami, dlatego że ekranowanie czy posługiwanie się orgonitami w celu neutralizacji szkodliwych promieniowań nie wnika w pole elektromagnetyczne.
To pole nie jest o zmienionej wartości po ekranowaniu. Tego nie wykaże żaden przyrząd. To mogą ujawnić mrówki, tarczyn pszczeli. Może pokazać to roślina, która konkretnie jest wrażliwa i nie lubi zadrażnionych terenów. I wtedy występuje w takiej roślinie miniaturyzacja liści. W momencie, jak zrobię równowagę tej roślinie, wtedy po paru miesiącach roślina odbudowuje swój wygląd, jeżeli nie uzyskała dużej straty w swoim DNA. Natomiast mrówki zachowują się odwrotnie, one bardzo lubią zadrażniony teren, taszczyn też. I w momencie, jak zrobię równowagę w ich środowisku, one momentalnie się wyprowadzają. Z chwilą, jak zrobiłam to ekranowanie 14 lat temu, zdałam sobie sprawę, że jest to bardzo prosty sposób. I pierwsze moje pytanie było takie, dlaczego poprzednie pokolenia nie przekazały nam swoich wiadomości? Dlaczego to zginęło? Z bardzo prostej przyczyny. Nie dlatego, że kiedyś nie było zadrażnionych terenów i oni byli wolni od tego, nie umieli czegoś tam robić. Były złe energie, z którymi oni umieli sobie poradzić, ale nasza cywilizacja poszła tak do przodu, zostaliśmy tak ukierunkowani, że to, co nauka nam pokaże, poda, zbada, to jest prawdziwe, a wszystko inne nie istnieje. Czyli to oko i szkiełko. No niestety, życie jest inne, przekonałam się to na własnej osobie i dlatego w tej chwili, żeby nikt nie zarzucił mi, że ja nie przekazałam swojej wiedzy następnym pokoleniom, staram się wszystkim naokoło mówić o tym, co potrafię zrobić. Chciałabym, żeby następne pokolenia nie zbierały okrutne żniwo, jakie my zasialiśmy. Zależy mi na tym, żeby się więcej ludzi zaangażowało do mojego stowarzyszenia, bo ja w pojedynkę to jestem tylko jednym elementem, który nic nie znaczy. Mogę to pokazać na takim patyczku. A jeżeli będzie nas grupa, będzie to wyglądało w ten sposób. W grupie jest siła. Był taki moment, że swojemu mężowi przy jakiejś tam okazji powiedziałam: słuchaj, jeżeli mi nie możesz pomóc w czymś tam, to bardzo cię proszę, przynajmniej mi nie przeszkadzaj. Ponieważ mam mądrego męża, on to zrozumiał. I dlatego teraz zapraszam ludzi otwartych, a tych sceptyków to tylko takich, którzy potrafią coś konstruktywnego wnieść. Bardzo proszę o informowanie znajomych. Dziękuję bardzo.